Witamy Was serdecznie na koncercie rodzinnym Edu Virtuoso. Warto wspomnieć, że utwory, które usłyszycie, będziecie mogli też usłyszeć na płycie. A ona ukaże się już 5 lipca tego roku. Tak jest. Tak jak poprzednia płyta, mamy nadzieję, odniesie sukces. I żyli długo i w Szczecinie. Kojarzycie tę płytę? Kojarzycie, tak. A tam na balkonie też Państwo kojarzą? To ja chciałbym przeprowadzić krótki eksperyment. Otóż, zaśpiewam początek piosenki, a Was poproszę o dokończenie. Jesteście gotowi? Uwaga. Gdy masz humor jakiś dziki... Chyba dzików nie lubią. Może spróbujmy z dietą. Gdy od diety masz uniki... A, widzisz, troszkę głośniej. No dobrze, moi drodzy, jeżeli trzymaliście w dłoniach program, to z pewnością zauważyliście, że w tym programie jest coś więcej niż zazwyczaj. Nie jest to co prawda banknot 50-złotowy, ale jest to kartka. Widzicie tam nazwiska wykonawców oraz białe kwadraciki, w których chcielibyśmy, byście w trakcie przerwy umieścili jakiś znaczek. Może to być serduszko, kółeczko, kwadracik. Najważniejsza informacja dla Was, możecie wybrać tylko jednego wykonawcę. Pamiętajcie o tym. Zadanie jest trudne, wybrać jedną osobę, natomiast nie będziecie w tym zadaniu sami. Jest z nami oczywiście nasze szacowne jury w składzie. W składzie pani Dorota Serwa, menadżerka kultury, producentka wydarzeń artystycznych, koordynatorka niezliczonej liczby projektów kulturalnych, a przede wszystkim dyrektor Filharmonii. Pani Jolanta Szczepaniak. Wokalistka jazzowa, pedagog, dyrygent, aranżer. Ale wróćmy do słowa pedagog, ponieważ warto tutaj powiedzieć, że wszystkich dzisiejszych wokalistów przygotowała właśnie pani Jola Szczepaniak. Szlifowała głosy niczym diamenty, efekty za chwilę usłyszycie. Jako trzeci w składzie zasiada Norbert Twórczyński, asystent dyrygenta. Człowiek orkiestra, proszę Państwa. I w jego przypadku ma to znaczenie podwójne, a w zasadzie potrójne, ponieważ Norbert gra na wszystkich instrumentach, nie osobiście, nie bezpośrednio, ale kieruje orkiestrą właśnie jako asystent dyrygenta, jako dyrygent. I jeszcze powiem Państwu jako ciekawostkę, że Norbert prywatnie jest fanem zupy kalafiorowej oraz marszala z Psiego Patrolu. Brawa! To jak już mowa o dyrygencie, zapraszamy na scenę Miłosza Bębinowa. Wielkie brawa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu podczas koncertu szukaliśmy instrumentu idealnego. Pamiętacie? Tak. I znaleźliśmy taki instrument. Okazało się, że głos ludzki jest idealnym instrumentem. I dziś chcielibyśmy Wam to udowodnić. I mamy na to aż 8 dowodów. Oto pierwszy z nich, Eryka Wieleba. Moja piosenka to Kobiety i Szczecin. Opowiada ona o kobietach związanych z tym miastem, takich jak Katarzyna Nosowska czy Helena Majdaniec. Tworzą one historię tego miasta. Jestem ze Stargardu, gram na flecie i chodzę do szkoły muzycznej w Stargardzie. Jestem obecnie na 2. stopniu, w 1. klasie. Tylko prostować się i przed lustrem, wiesz, opowiadać, tak, żebyś zobaczyła w lustrze kogoś, kogo ty byś chciała posłuchać. Chciałabym, żeby ludziom się podobało. Chciałabym, żeby trafiło do publiczności, o czym jest ta piosenka. Nazywam się Eryka Wieleba i zaśpiewam piosenkę Kobiety i Szczecin. Idzie do przodu jak burza, wlewa się w ulic gałęzie. Czyżby to brzydka pogoda, Szczecinem tak trzęsie. To nie przy...
przelotna wichura, ani kosmiczne rakiety. To idzie kobieca siła, super kobiety. Podąża pani Jola z kwiaciarni, Anastazja z parkowej i Ola z księgarni, i Krysia z pasztecika, co pyszne robi ciasto. Wszystkie razem piechotą idą porwać miasto. I w kolorach kamienic brukowanej starówki pędzą, nie zatrzymają ich splątane sznurówki. Po wszystkim tym dziewczynom pomaga wiązać buty mistrzyni szewskiej kokardy brandenburska Erkuta. Idą kobiety Szczecina i całe miasto za nimi. Idą z uszami do góry, z głowami do góry. Miasto niesie kobiety na rękach, targa kwiaty we włosach. To idzie kobieca siła, kobiety i Szczecin. Idzie pani kapitan, zwana żabą na morzu, i Helena Majdaniec twistuje z boku. Sydonia czarownica i Dita w starym kinie. Lotte Witte w powietrzu balansuje na linie. I Sygryda Storada wraz z Nosowską za rękę, o dźwigozaurach nad Odrą śpiewają piosenkę. Bo razem idzie łatwiej, bo razem to nie nuda. Szczecinianki u sterów mogą zdziałać cuda. Idą kobiety Szczecina i całe miasto za nimi. Idą z uszami do góry, z głowami do góry. Miasto niesie kobiety na rękach, targa kwiaty we włosach. To idzie kobieca siła, kobiety i Szczecin. Działaczki, damy i matki, artystki wysokie, niskie i w kratę kreślą swoje szlaki. Rysują swoją mapę. Idą kobiety Szczecina i całe miasto za nimi. Idą z uszami do góry, z głowami do góry. Miasto niesie kobiety na rękach, targa kwiaty we włosach. To idzie kobieca siła, kobiety i Szczecin.
Tak się zaczyna koncerty Filharmonii. Eryka Wielewa. Idą kobiety z Szczecina, a całe miasto za nimi. Ja bym, Eryka, za tobą poszła. A czy nasze szanowne jury by poszło za Eryką? Jury jest przekonane, że Eryka cudownie pokazała prawdziwą siłę kobiecego Szczecina. Także bardzo, bardzo gratulujemy. A przede wszystkim wielki talent. Eryka, powiedz, która z tych pań największą jest dla ciebie inspiracją? Myślę, że największą inspiracją dla mnie jest Katarzyna Nosowska. Najważniejsze, że muzyczna inspiracja. Chciałam powiedzieć, że jak wyszłaś na tą scenę, to już czuć było od ciebie piękną, kobiecą osobowość, mimo to, że nosisz garnitur, ale żółty, pełny radości i tego potrzebujemy tutaj. Chciałam się ciebie zapytać, skąd czerpiesz inspiracje muzyczne? Myślę, że inspiracje muzyczne, takie największe, czerpię od wokalistki Billie Eilish. Wspaniale. Słychać to było też w twoim frazowaniu, ponieważ zmieniała się, czasami zawieszałaś tak głos właśnie jak Billie Eilish, a jednocześnie byłaś sobą i tego ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa jeszcze raz. Dziękujemy ci, Eryko. Zmykaj do Stefana. Wielkie brawa. To była Eryka Wieleba. Zapamiętajcie, kobiety Szczecina. Wielkie brawa. Gratuluję, Eryko. Śpiewałaś o kobietach Szczecina i mam do ciebie pytanie związane właśnie z kobietą, która mieszka w Szczecinie. Jak według ciebie ona się nazywa? Mieszkanka Szczecina. Szczecinianka. Doskonale. Idąc dalej tym tropem, jak powiemy na mieszkankę Szczecinka? O mój Boże, nie wiem. Po prostu Grażyna. No dobrze, i jest jeszcze jedno pytanie związane z kobietami. Może nie do końca z mieszkankami Szczecina, natomiast nurtuje mnie to pytanie od zawsze i nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Jak się nazywała mama Muminka, zanim się pojawił Muminek? O Jezu, ciężkie pytanie, naprawdę, nie mam pojęcia. To prawda, ja też nie mam pojęcia. No dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego wykonawcy. Tym razem zaprezentuje się przed wami Daria Zając, Kolory Szczecina. Zapraszam. Moja piosenka opowiada o właśnie o kolorach Szczecina, że każdy może tutaj mieszkać, że mogą tutaj mieszkać Grecy, Żydzi i Ukraińcy. Każdy ma tutaj miejsce dla siebie. Ładny dźwięk długi będzie, nie? A co lubisz długi dźwięk? Trenowałam do 8 klasy gimnastykę sportową, a teraz się przepisałam na wioślarstwo. Gram na skrzypcach. Myślę, że na koncercie dużo moich znajomych się zaskoczy z tą piosenką. Nazywam się Daria Zając, zaśpiewam Kolory Szczecina. Miasto w moich rękach, kolory zmieszam w to, co znasz. Zielonym maznę na płótnie Litwinów, ich leśne pagórki i łąki łan. Czerwoną plamą soczystą jak barszcz ukraińskiego kolegę dodam. Dwa razy większy jest dymy kraj, a mieszka w klatce tuż obok. Na płótnie barwy podobne i różne tworzą lokalną mozaikę. Z dziada, pradziada koloryzują pokoleniową bajkę. Skąd ja jestem? Ze Szczecina, z miasta, gdzie jest cały świat. Każdy znajdzie tu swój dom i każdy jest stąd.
nasze greckie akcenty. Czarne jak morze, słone oliwki solą bałtyckie odmęty. Żydowskie korzenie będą niebieskie, rosną pod wielkim drzewem. Shalom Aleichem śpiewają w dzień ptaki na Lejmuszewie. Ja i mój kolor w mieście jak gąbka, chłoniemy i nasiąkamy świat. Pędzel mniejszości maluje większość, a większość jest nas. Skąd ja jestem? Ze Szczecina, z miasta, gdzie jest cały świat. Złota sala filharmonii została przemalowana na tysiące kolorów, a wszystko to za sprawą Darii Zając. Dario, przepięknie malujesz głosem. Czy jest zgoda pani dyrektor na takie przemalowywanie filharmonii? Bardzo lubimy, jak jest bardzo kolorowo filharmonii, a wiemy, że to tylko dzieje się dzięki muzyce, a przede wszystkim dzięki wspaniałym artystom, jak dzisiaj. Dario, powiedz nam, ponieważ tak śpiewasz, grasz na skrzypcach, wiosłujesz, jak znajdujesz na to wszystko czas, żeby jeszcze tutaj tak barwnie namalować ten muzyczny obraz i pogodzić to z innymi obowiązkami? Jakoś to mieszczę, ale z nauką trochę gorzej. Na szczęście z wyobraźnią jest całkiem cudownie, bo bardzo kolorowo nam wyśpiewałaś piosenkę o Szczecinie i wiemy, że Szczecin jest kolorowy, ale gdyby ktoś nigdy nie był w Szczecinie i miałabyś wskazać ten jeden kolor, Szczecin jaki ma kolor, ten najbardziej dominujący? Szczecin ma kolor taki morski. Z powodu na przykład Telsi Precis, że pełno statków tak pięknie pływa po morzu. No i tak pięknie i kolorowo tutaj jest. Pięknie, dziękujemy. Dziękujemy ci, Dario. Leć do Stefana. Jest, Daria już jest z nami. Zapraszam cię tutaj, Daria. Daria, przede wszystkim piąteczka. Pokolorowałaś i oczarowałaś naszą salę i widownię. Natomiast mam teraz dla ciebie specjalne zadanie. Otóż wiem, że oprócz śpiewania, wiosłowania i nauki w wolnych chwilach, czyli rzadko, zajmujesz się też rysowaniem. I ja mam takie marzenie, czy mogłabyś narysować mnie? Tak się składa, że akurat mam przy sobie taki zestaw do rysowania mnie, który wygląda następująco. Bardzo proszę, to jest mazak, włączam stoper. I masz 30 sekund. Być może to jest ucho, bo mam duże uszy. Nie, jednak to jest głowa. Niewiele się pomyliłem. Mam nadzieję, że ktoś liczy czas, bo zapomniałem włączyć stoper. Ale wygląda na to, że wziąłem zegarek. Także myślę, że jeszcze 12 sekund, 11, 10, 9, 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Niesamowite, proszę Państwa. Wy to widzicie. Gdyby nie fakt, że stoję tutaj, myślałbym, że stoję właśnie tam. To jest nieprawdopodobne, to co tu się dzieje. Natomiast będzie jeszcze intensywniej, a to za sprawą między innymi Martyny. Martyna Ćwik w utworze Ballada o Jasiu. Zapraszam serdecznie. Zaśpiewam piosenkę Ballada o Jasiu, która opowiada o koncertmistrzu skrzypku Janie Waraczewskim. Trzeci, Jasiu kręci długi wąs. A, Jasiu, dobra. Który odszedł 2 lata temu. Był on też żeglarzem i przyczynił się na przykład do tego, że Filharmonia właśnie teraz ma nowy budynek. No fajnie. Jest po prostu jakiś obłęd, jak ona śpiewa, no. Uczęszczam do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Koszalinie i gram na skrzypcach i na fortepianie. Mój debiut jeszcze. Kolejno to jest. Nazywam się Martyna Ćwik i zaśpiewam piosenkę Ballada o Jasiu. Zapach twój, twoich skrzypiec
Czy też macie wrażenie, że czas się na chwilę zatrzymał? Martyna, absolutnie oczarowałaś mnie swoim głosem. Tam miałam ciarki, aż tam dotarł piękno twojego głosu. Czy państwo też się czują oczarowani? Szanowna komisjo, czy wy też jesteście oczarowani? Jak najbardziej. Tu nie tylko piękno głosu, ale również olbrzymia muzykalność wchodzi w grę. I zrozumienie treści. Ponieważ jesteś skrzypaczką, grasz na pewno z różnymi zespołami, to jeszcze bardziej w pełni możesz przekazać treść utworu. Wspaniale było, gratuluję. Dziękuję bardzo. Martyno, Jan Waraczewski był człowiekiem wielu pasji. A jakie są twoje zainteresowania i pasje, te pozamuzyczne? Pozamuzyczne? Muzyka odgrywa u mnie największą rolę w moich wszystkich pasjach. No, nie mam czasu chyba na nic innego niż na muzykę i na szkołę oczywiście. I bardzo dobrze. Ale to bardzo dobry wybór, na pewno. Bardzo dziękujemy. Martyno, wielka piąteczka. Zapraszam cię tutaj z drugiej strony mojej. Nie ukrywam, że miałem ogromny kłopot w wymyśleniu pytania, które bym ci zadał, ale mam jedno pytanie. Gdybyś miała wybór, czy chciałabyś, żeby ktoś zadał tobie pytanie po wykonaniu tego utworu? Tak, nie, nie wiem. Z tą odpowiedzią państwa zostawię, a za chwilę o paprykarzu zaśpiewa dla was Kacper Koster. Smacznego. Moja piosenka mówi o tym, o czym, z czego słynie Szczecin, czyli o paprykarzu szczecińskim, który ja bardzo lubię. Lubię go jeść, bo jest pyszny i zdrowy. Lubię grać na pianinie. Ogólnie uwielbiam muzykę. Uwielbiam całym sercem. Tak jest. O właśnie, tak jest. Nazywam się Kacper Koster i zaśpiewam paprykarz szczeciński. Zapełnił póki ryba pulpa.
Czy ktoś zgłodniał po tej piosence? Ja na pewno jestem głodna takich występów. Wielkie brawa, Kacper Koster. A czy nasza jury zgłodniała? No, trzeba przyznać, że Kacper nam zaserwował bardzo dobrze doprawiony paprykarz, który nam chyba bardzo smakował. Także gratulujemy serdecznie, a powiedz nam, Kacper, co jest dla ciebie większym żywiołem i z większą pikanterią się wiąże, taniec czy śpiew? Powiem tak, jaki taniec, taki śpiew na równości, po 50%. Oczywiście śpiew akurat w tej piosence trudniejszy, ale wydaje mi się, że i tak po 50% na równi jest okej. Dobra, dyplomatyczna odpowiedź. To ja ci życzę wyjazdu na Kubę razem z tą orkiestrą i tam zawojujcie świat i śpiewem, i tańcem, i grą. Dziękuję. Wielkie brawa, Kacper Koster. Leci już Kacper do Stefana. Kacper, słyszałem, tak, oczywiście, wielkie brawa dla ciebie. Słyszałem, że to nie jest dzieło przypadku, że śpiewałeś o paprykarzu. Podobno paprykarz to twoje hobby. Tak, oczywiście, to paprykarz na pierwszym miejscu. No i właśnie, i słyszałem też, że wybierasz się gdzieś dalej w związku z tym do szkoły przetwórstwa rybnego i że na paprykarzu znasz się doskonale. I chciałbym to sprawdzić, bo podobno jesteś ekspertem. Mam do ciebie kilka pytań. Przede wszystkim, jak nazywa się potrawa, która była pierwowzorem paprykarzu? Jest to chop chop. Niesamowite. To się zgadza oczywiście. Skąd pochodzi pulpa, która jest jednym ze składników paprykarzu? Jest to bułgarska pulpa. Faktycznie chodzi o bułgarską pulpę, proszę Państwa. I ostatnie pytanie, chyba najtrudniejsze. Ile procent, i to zresztą podlega dyskusji bardzo często, ile procent zawartości puszki stanowi ryba? 39,9%. Nie mam więcej pytań, proszę Państwa. Nie mam więcej pytań. Brawa. Jesteś ekspertem z dziedziny paprykarzu. A teraz przed Wami Hania Ferfet. Pierwszy dzień. Mam na imię Hania, mam 10 lat, chodzę do szkoły podstawowej numer 1 imienia Janusza Korczaka w Chojnie. No było bardzo fajnie, na pewno wielkie przeżycie. Zaśpiewam piękną i wzruszającą piosenkę o mieście, które rodzi się na nowo po wojnie, o Szczecinie. Opowiada także o dążeniu do wolności i marzeniach, których można odnaleźć swój prawdziwy dom. Super, świąteczka. I jeszcze pracujemy nad oddechem, rozciągamy się. Będzie prześliczny. Mam na imię Hania Ferfet i zaśpiewam piosenkę Pierwszy dzień. Ciekać.
będziemy razem jedynie żyć. Ruinowy szlak, aleją wyzwolenia szła. Mieszkańcy pochowani w ulicach strat patrzą na świat i płaczą, bo czas marzenia zbombardował w drobny mak. Czy dalej tu żyć się da? Rękoma kamienice wstają, patrz, wstają dziesiątki. Czy to możliwe, że w tak niewielkim człowieku znajduje się tak potężny głos? Proszę Państwa, ogromnie, Haniu, wzruszyłaś mnie swoim wykonaniem i jak słyszysz, nie tylko mnie. Szanowna komisjo, czy Hania dostarczyła Wam również wzruszeń? Tak, Haniu, myślę, że wzruszyłaś nie tylko komisję, wszystkich na pewno w tej sali. Ja przyznam Ci cieszę. Nawet teraz mi się jeszcze głos łamie. Trudno było mi powstrzymać łzy, bo piosenka i wrażliwość, z jaką ją wykonałaś, była naprawdę cudowna. I powiedz mi, bo wiem, że nie jesteś ze Szczecina, powiedz mi, jak ty wspominasz swój pierwszy dzień w tym mieście? Spodobał ci się Szczecin? Tak. Bardzo nas to cieszy w takim razie. Haniu, byłaś bardzo przejmująca. Dzięki Tobie te wszystkie dźwięki, które napisał kompozytor, a wspaniałą kompozycję stworzył, to ona jeszcze większą ma wagę. Za to Ci bardzo dziękuję, bo się bardzo ładnie przełożyłaś. Wspaniale. Dziękuję. Hanna Ferfet. Haniu, biegnij do Stefana. Bardzo Ci dziękujemy. Tamtą stronę. Haniu, przede wszystkim gratulacje. Słuchaj, mam do Ciebie bardzo trudne pytanie, takie troszkę filozoficzne, matematyczne, połączenie wszystkich najtrudniejszych pytań. Jesteś na nie gotowa? Dobrze, wyobraź sobie, że śpiewasz na ogromnej sali. Na sali jest oprócz Ciebie około 50 muzyków, jeden dyrygent, jest oczywiście kilka kolumn ustawionych około
6. Ponadto na sali, na publiczności siedzi około 1000 osób, z czego 40% to dzieci, pozostali to dorośli, z czego połowa tych dorosłych to kobiety, a połowa to mężczyźni. Pytanie brzmi, ile lat ma wokalistka śpiewająca podczas tego koncertu? 10. Tak jest, drodzy Państwo, to jest prawidłowa odpowiedź. Hania ma 10 lat. Piąteczka, a przed nami wystąpi Wojtek. On nie ma 10 lat, on ma 13 lat. Pogoń! Mam 13 lat, chodzę do szkoły muzycznej drugiego stopnia imieniem Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. I jako iż nie jestem w ogóle ze Szczecina, z tego miasta całego pięknego, to chodzę do akademika, też tam mieszkam. Piosenka, którą będę śpiewać, to ona w ogóle jest o sporcie. Jest ogólnie o drużynie Szczecina. To jest taka jakby piosenka kibica, że kibice mogą ją śpiewać i tak dalej, na przykład przed rozpoczęciem meczu. I to jest też według mnie motywująca piosenka dla uczestników meczach. Nazywam się Wojciech Brenda i zaśpiewam piosenkę pod tytułem Pogoń Szczecin. Na Karłowicza trąbki, szaliki, brzawa i koszulki w paski. Suną tramwaje, by zdążyć przed gwizdkiem i zacząć pierwsze oklaski. Fala rozlana po trybun wyżynach, sektory podnosi miesza. Woda w piekiełku buzuje i płynie, a Szczecin nagle przyspiesza. I tu się zaczyna rola kibica, bo bez nich drużyna jak skrzypce bez smyczka. Grają, lecz nie słychać duszy, więc cały siły zaczyna. Pogoń Szczecin trzyma ster, 5, 6, 7, 8, złoty gry w koronę nosi. Raz i dwa, raz i dwa, wyścig na boisku trwa. Chce bramki bronią, co ustawią, rusza w pogoń. Raz, dwa, trzy, cztery, pogoń Szczecin trzyma ster, 5, 6, 7, 8, złoty gry w koronę nosi. Raz i dwa, raz i dwa, wyścig na boisku trwa. Chce bramki bronią, co ustawią, pogoń. Pogoń! Raz, dwa, trzy, cztery, pogoń Szczecin trzyma ster, 5, 6, 7, 8, złoty gry w koronę nosi. Raz i dwa, raz i dwa, wyścig na boisku trwa. Chłopcy bramki bronią, co ustawią, rusza w pogoń. Raz, dwa, trzy, cztery, pogoń Szczecin trzyma ster, 5, 6, 7, 8, złote gry w koronę nosi. Raz i dwa, raz i dwa, wyścig na boisku trwa. Cyrani bronią, co ustawią, rusza w pogoń. Pogoń Szczecin trzyma stery, stery również trzyma Wojciech Brenda. Czy są tu jacyś kibice Pogoni?
A czy są tu jacyś kibice Wojciecha Brendy? No. Dziękuję. Szanowna komisja, prosimy o kilka słów. Wojtku, z tego co wiemy, to raczej wolisz grać na czymś innym niż w piłkę nożną, ale zachowałeś się w tym utworze jak prawdziwy sportowiec, ponieważ gra toczy się do końca i trzeba walczyć do samego końca i za to serdecznie gratulujemy. Super. Dziękuję. A skoro mowa o sporcie, to może poza piłką masz jakąś ulubioną dyscyplinę sportową? No, na przykład basen albo gra na pianinie i śpiew, bo to w sumie też dyscypliny sportowe. Wymagające sporo wysiłku, na pewno. Dzięki Wojtek, leć do Stefana. Bardzo dziękujemy w tamtym kierunku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wojtek, zapraszam cię tutaj. Nie ma zbyt wiele czasu. Zadanie polega na tym, byś ustawił się w tę stronę. Bardzo dobrze, to jest tylko pierwsza część zadania. Druga część zadania polega na tym, byś niewidzialną piłką trafił do niewidzialnej bramki. Na bramce będzie widzialny bramkarz, czyli ja, ale nie martw się, chodziłem na korekcyjne, więc masz duże szanse. Uwaga, ustaw się tu proszę, widzisz tu piłkę? Tak, widać! Dobrze, to uwaga, ja stoję na bramce, ty stajesz z tamtej strony. Idź podejść z tej strony, dobrze. Biegniesz, strzelasz i... Co się stało? Jak to możliwe, że nie widziałem tej piłki, proszę Państwa? No cóż, w tym wypadku pozostaje mi tylko jedno, wpuścić na boisko Klarę. Klara zaśpiewa o słowniku szczecińskim. Mam 11 lat, gram na harfie oraz śpiewam w dwóch chórach. Jestem uczennicą 6 klasy szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej 1 stopnia. No, bardzo jestem podekscytowana w ogóle, że będę występować w tym koncercie. Ta piosenka jest bardzo żywa i energiczna. Chłopcu i dziewczynie, którzy jeżdżą tramwajami po Szczecinie i się tak bawią. Nazywam się Klara Tarnowska oraz zaśpiewam piosenkę Szczeciński Słownik. Językowa, many i manuwa.
wyśpiewała kilka szczecińskich słów, ale na temat głosu Klary można by mówić i mówić. Prosimy zatem Klaro, naszą komisję. To nie była łatwa piosenka. Wiemy dobrze, że tam było sporo modulacji w środku, progresji, a ty to wykonałaś wszystko perfekcyjnie. Gratulacje, jeszcze do tego tańczyłaś. Dziękuję. W takim razie, Klaro, biegnij do Stefana. Jesteś już. Wielkie brawa, gratulacje. Słuchaj, mam takie pytanie do ciebie odnośnie tego utworu. Czy jakby rozkminiałaś kiedyś, gdyby jakiś many i jakaś typica albo typiara szli na Jumę w Żelazkach, to jakby wiesz, co jest pięć? Tak jakby. Jak dobrze, że jest muzyka. Muzyka łączy pokolenia, a slang, jak widać na załączonym obrazku, 3 na 10. No dobrze, zapraszam do ostatniego utworu, a wykona go Jeremiasz. To jest piosenka o kinie, o starym kinie, o najstarszym, który jeszcze pracuje. Do kina się nie chodzi na film, tylko do kina. Bo kino jest najważniejsze. Jest pod jazdem jeszcze, on zrobiła. Tutaj jeszcze nie, tu jest on sam z gitarą. Jest bardzo ładna, ja lubię ją śpiewać, bo po prostu jest taka rozluźniająca. Czuję się fajnie, jak ją śpiewam. Mam brata, mieszkam w Szczecinie, gram na gitarze i lubię lot. Kino też lubię. I nazywam się Jeremiasz Przybyliński i zaśpiewam piosenkę w starym kinie. Zachmurzony świat, miasto moknie, w deszczu moknę ja. Zawierucha gna, wyściełany liśćmi każdy plac. W kinie się schowam, w krześle zatonę, w czerwoności pluszu czas biegnie jakby smacznie spał. Projektora szmer, z tyłu głowy terkoczący dźwięk, w rogu pisze się Gałczyńskiego powłóczysty wiersz. W starym pianinie ukrył się żdąc wystrojony od 100 lat Chaplinowi gra. Kino, nie do kina idziesz, lecz
zwyczajnie tak. Na zapraszam was na film. Jeremiasz Przybyliński. Ja bardzo chętnie schowałabym się w kinie, ale tylko pod warunkiem, jeśli będą tam wyświetlać filmy z występami Jeremiasza. Ja bym nie powiedział, że tam poszedł. A co na to nasze jury? Jeremiaszu, no tak cudownie, ujmująco wyśpiewałeś te wszystkie frazy, że myślę, że wszyscy poczuliśmy się jak w kinie. Poczuliśmy tę magię kina. Ale powiedz, ponieważ bardzo też podobały mi się twoje słowa o tym, jak ważna jest przestrzeń, jak ważna jest atmosfera, w którym możemy rozkoszować się projekcją. Jaki jest twój ulubiony film? Gdybyś mógł jakiś wskazać. Jeden. Oczywiście, że Pan Tadeusz. Dziękujemy bardzo. Jeremiasz, biegnij do Stefana. Oczywiście. Widzę go. Jest tutaj. Jest tutaj. Stawaj proszę tutaj. I szybkie pytanie. Śpiewałeś o kinie, o filmie. Czy masz jakiś ulubiony film? No Pan Tadeusz, mówiłem. Aha, a może masz jakiegoś ulubionego bohatera, aktora, bądź też postać z filmu? Oczywiście, że Darth Sidious. Darth? Sidious. Sidious. To z pewnością masz jakiś monolog przygotowany. Oczywiście. Uwaga, ciszą zbudujemy napięcie. Jesteś gotowy? Oczywiście. I to by było na tyle. Jak mówiliśmy na początku koncertu, współczujemy bardzo Państwu, ponieważ będą musieli Państwo wybrać jedno wykonanie jednego wykonawcę. Jak się bawicie? Yo, 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 Szczecin, łapy do góry! Właśnie tak, właśnie tak. Właśnie nie, właśnie nie. Pokaż się, pokaż się. Po Szczecinie błąkał się dość wypowiały kot. Zwyczajnie jak profesor chodził tam, gdzie mu się chciało. To wspierało mu zdanie, które słyszał dzień i noc. Z niebu szebada Boga, do kilometrów jest niemało. Z kamienicy wyszedł wprost na dwie ulice poetyckie. Niemcewicza i Jasnyka wybrał tego pierwszego. Dalej w lewo Krasińskiego. A co to w ogóle za kot? Skąd się wziął? Jak to skąd? Ze Szczecina kot! Poszedł długą Słowackiego. Po ulicach cztery mieście skręcił w Zaleskiego, który gwiazdy liczył, a za nim jest innego, co słowniki tu napisał. Odbił Sienkiewicza, po prawej Mickiewicza spotkał. I tu się kończy zwrotka prawie, bo Karłowicz jest po lewej ten od serenady. Bo moja dzielnica to miasta stolica, to nie kończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, mój teren, ja szerokość na niebie. Bo moja dzielnica to miasta stolica, to nie kończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, a Azymut, po ciepłu trafię na niego. Pokaż im, pokaż im, pokaż im! To szczeciński kot i Szczecina się nazywa.
mieć to, na co się mówi, wyście dom. Zastanowi się, gdzie by lepiej było żyć. Nie Buszewo czy Pogodno lepiej wziąć? Nie Buszewo było iść się kocim rajem. Kocił by na żupańskiego kot piekarnia. Oficyny koci, które przyciągają. Jest co robić. Nie Buszewo to zdaje z dnia, tu te bity tam dają. Na Pogodnie za to Pogodno jest wygodnie. I like it. Dużo śpiew, pytasz się na placu Waleriana w dzień. Ktoś czy na stadionie lub na dachach kartonu. Taki pewnik domu, gdzie można dobrze zjeść. Bo moja dzielnica to miasta, stolica, to niekończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, mój teren, jego szerokość na niebie. Bo moja dzielnica to miasta, stolica, to niekończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, a Zymut, po cieku trafię na niego. Myśląc o tym, kot Skarłowicza skręcił tam, gdzie ludzie lubią gonić światełko po boisku. Siadł na samym środku, skubany dobre oko miał. Oczy jak 5 złotych i banan na pysku. Wymiałczał, że już wie, zamieszkam tu i tam, że obie mety są na wyciągnięcie łapy, łapy. Bo z niebu szedła terror, które Pogodne jest. Na Pogodno idzie się jak w niebie. Zatem posłuchaj mnie, bo moja dzielnica to miasta, stolica, to niekończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, mój teren, biorę szerokość na niebie. Bo moja dzielnica to miasta, stolica, to niekończąca się nigdy ulica. Moja druga połowa, moja okolica, a Zymut po cichu trafię na niego. Miłosz Bębinow. I Mateusz Czarnowski oczywiście. Zróbcie dla nich hałas. Czy jest tu moja dzielnica? Jest. Czy jest tu Pogodno? Czy jest tu Skolwin? A ty skąd jesteś, Grażyna? Z Podjuch. Zróbcie hałas dla Podjuch. To się z Podjuch. Świetnie. To ten czas. To już ten czas, najwyższy. Tak. Proszę Państwa, nie szczęście braw, bo wszyscy są tak naprawdę zwycięzcami. Ta utalentowana, wspaniała młodzież. Szanowni Państwo, skoro już wiemy, że mamy wszystkich zwycięzców, bo tak naprawdę wszyscy nasi doskonali wokaliści wykonali niezwykłą pracę i zaprezentowali wspaniałe umiejętności i swój talent. Widząc wyniki głosowania, można powiedzieć, że tak naprawdę Państwo głosowaliście na piosenkę. I tak to potraktujmy, a nasi zwycięzcy niech się cieszą ze swoich laurów i zwycięstw. A jeżeli chodzi o piosenkę, okazuje się, że nic tak nam nie zapada w serce, jak to, co nas najbardziej wzrusza. I tą piosenką jest piosenka Pierwszy dzień w wykonaniu Hani Ferfel. Oczywiście powinniśmy żegnać się zawsze optymistycznie, a rozstaniemy się trochę refleksyjnie, bo zwycięska piosenka na koniec zabrzmi. Ja już dzisiaj Państwa gorąco zapraszam na wspomniany koncert 5 lipca z okazji urodzin Szczecina, gdzie oprócz tych piosenek, które dzisiaj Państwo usłyszeliście, jeszcze kilka innych zabrzmi. Wyglądajcie Państwo płyty i żyjcie długo i szczęśliwie w Szczecinie, a za chwilę pierwszy dzień. Thank you.
Pomiędzy budynkami dzień budzi się, kładzie promienie słońca na pył, cegłówki pod stopami chroboczą, że wojna skończona, cześć. W zagruzowanym mieście Watahamew skrzeczy zapewne, chce im się jeść, samotna niczym palec podnoszę głos, czy jest tu ktoś? Hop, hop! Szukam miejsca, gdzie dopadnie mnie głęboki, błogi sen. Nie chcę więc uciekać i ukrywać się. Znajdę tutaj dom, zamieszkam i przygodę. Świat i płaczą, bo czas marzenia zbombardował w drobny mak. Czy dalej tu żyć się da? Rękoma kamienice wstają, patrz, wstają dziesiąt. Hania, perfekt. Wielkie brawa.
To by było na tyle, drodzy państwo. Miłosz Bębinow. Dziękujemy wam bardzo. I do zobaczenia 5 lipca. A może i wcześniej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.